To już trzeci rok, gdy zakład ubezpieczeń społecznych wypłaca rodzicom dzieci pieniądze w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. W tym czasie wypłacono w całym kraju niemal 6,5 miliarda złotych, które wspomogły 873 tysiące dzieci. W pierwszym kwartale tego roku to już suma 53,5 miliona złotych. Ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych dostali dolnośląscy rodzice tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku to jeden z trzech programów wsparcia dla rodzin poza 800 plus i wyprawką szkolną. Program ten cieszy się sporą popularnością, poza nim ZUS wypłaca też rodzicom pieniądze w ramach wyprawki szkolnej oraz 800 plus. Wnioski w tej sprawie mogą też składać obywatele Ukrainy, dla których jest przygotowany specjalny formularz w języku ukraińskim. 12 tysięcy złotych zostaje przyznane rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie i jest wypłacane w zależności od tego, jak wybiorą rodzice. Po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 złotych miesięcznie przez rok. Powiat bolsowiecki jest na Dolnym Śląsku czwartym w kolejności, w którym do rodziców trafia najwięcej pieniędzy w ramach RKO. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie, tam też, czyli w sieci odbywa się cała korespondencja między nami a rodzicem, czyli tam prosimy o poprawę wniosku, jeżeli są błędy, lub o dołączenie brakujących dokumentów. Trzeba jednak pamiętać, w jakich sytuacjach rodzic nie może otrzymać funduszy z RKO. Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub rodzinie przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze, ale nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE, lub z Wielkiej Brytanii.